Krzysztofie, po posłuchaniu twojego pierwszego singla z płyty solowej, która miejmy nadzieję powstanie fizycznie. Tak, też mam. Jestem mocno zdziwiony, bo no, różne koleje losu przechodziłeś stylistyczne, tak. A tutaj po prostu taka ładna piosenka. Tak, i ta piosenka wyszła bardzo przypadkowo, ponieważ tak jak jest w zapowiedzi tego utworu, że ona powstała w marcu rok temu i ja jestem alergikiem generalnie i strasznie mnie tego dnia wzięła alergia i chwyciłem gitarę, to mi wyszła taka piosenka, która jest, że tak powiem, prosta i przyjemna. I po nagraniu kolejnych 9 utworów na tę płytę stwierdziłem, że to jest zupełnie piosenka niepasująca do tej płyty tak naprawdę. Ona odbiega stylistycznie no, mocno, ale ona ma na tyle uroku, że szkoda było mi jej odsunąć, wyrzucić i postanowiłem, że będzie dobrym takim zaczątkiem, aby zaprezentować właśnie w marcu, gdzie budzi się wiosna, gdzie budzą się też alergeny. Kto zna ten problem, przeżywają katusze. I myślę, że to jest taki dobry zaczyn, aby pokazać, że w ogóle zacząłem istnieć jako Janisz w takiej świadomości muzycznej, a następne single, następne propozycje będą troszeczkę już inne, ale równie myślę dobre, bo staram się, żeby to było na jakimś poziomie. No właśnie, a propos tego pseudonimu, nazwy, pod którą funkcjonujesz teraz, tak trochę się śmialiśmy tutaj, bo to w Disco Polo teraz jest modne takie Lukas, a tu jest właśnie Janisz. Tak, zgadza się. To nie tylko bym poszedł dalej z tym tematem, bo koledzy zaczęli mi zdjęcia przesyłać Wanisz, potem Janusz, Miłosz, właśnie, ale ten pseudonim nie jest bez powodu, ponieważ przez całe moje dzieciństwo i przez okres młodzieńczy wołano na mnie Janisz, z tego to prostego powodu, że moje nazwisko to Janiszewski. I no to tak jak na mnie mówili Jankoś. Jankoś, dokładnie, do mnie Janisz. No i jakimś sentymentem, że tak powiem, się pokierowałem. Użyłem ten pseudonim z lat młodości, a nie bez też powodu, ponieważ muzyka, która znajduje się na już nagranym albumie, który będzie nazywał się Dobrostan, jest też krokiem jak gdyby dla mnie w przeszłość, ponieważ nie patrząc na mody, nie patrząc na to, co się dzieje na rynku muzycznym, nagrałem po prostu muzykę, którą czuję, a ona jest mocno przesiąknięta latami 80., 70. Brzmienia również są dobrane w ten sposób. Jest dużo gitary akustycznej, lekko przesterowanych gitar, organy Hammonda, mellotron, który jest no, dobrze znany w latach 70. Oczywiście nie jest to prawdziwy mellotron w tym sensie, że miałem muzyka, który zagrał na mellotronie, bo to no, nie stać mnie na to, powiem uczciwie, ale dzisiejsza technologia pozwala, aby mieć taką próbkę i dzięki tutaj Piotrek Skrzypczyk za to, że wybrałeś i nagrałeś mi takie piękne brzmienia. Janisz i muzyka Janisza to troszeczkę powrót do lat 80. No właśnie, bo muzycznie twoja przygoda z muzyką, nazwijmy to tak potocznie, poczęła się od takiego klasycznego heavy metalu, tak, Stainless, tak. No legenda toruńska, co by tu nie mówić. No, dziękuję. Kiedy płyta jakaś na kompakcie. No właśnie, to jest pytanie do wydawcy pewnego z Torunia, który ma taki projekt, aby wydać to. Mówię tu o Darku Kowalskim. Kiedyś rozmawiałem już z Darkiem Kowalskim, aby wydać właśnie Stainless na kompakcie, bo wiele osób pyta o to i byłoby to takie fajne zamknięcie całego tego okresu, mieć takie wydawnictwo w ręku. Ale wszedłem w słowo, przepraszam. Powróćmy do tej właśnie drogi muzycznej. Zacząłeś od heavy metalu, potem były zespoły Dr. C, Witamina, które bardziej do punk rocka się odwoływały niż tak. Do metalu, chociaż Dr. C to było niezłe zawirowanie. Połączenie takie. Potem Half-Light, odwołujący się do muzyki elektro. Tutaj pierwsze skojarzenie to Depeche Mode oczywiście. Tak. No i teraz projekt solowy, projekt nowy. Już mówiłeś o tym, że powrót do lat 70., 80. Gdyby tak stylistycznie gdzieś porównać, gdzie byś to umieścił? Na pewno jest to rock, bo rock jednak jest czymś, co kocham i myślę, że do ostatnich moich dni będzie to pewna ideologia i sposób życia i myślenia, ponieważ przy wszystkich zawirowaniach w życiu właśnie rock pomaga mi najbardziej do przeżycia. I ta płyta, która teraz jest nagrana, Dobrostan, powstała w bardzo trudnym okresie mojego życia, na szczęście nie rodzinnym, a na innym polu. I to był jak gdyby taki wyzwalacz, aby zrzucić, skanalizować te emocje i nagrać płytę. Stylistycznie jest to na pewno rock, stylistycznie jest to powrót do harmonii, które gdzieś mogą kojarzyć się. Ja nie chciałbym używać tutaj nazwisk, ale no wiem, że to gdzieś tam pomaga słuchaczowi odszukać. Słychać troszeczkę Bowiego, bo jestem przesiąknięty. Tak mi się wydaje, ponieważ każdy inaczej odbierze. Trochę słychać Manamu w niektórych kompozycjach. Troszeczkę słychać może nawet, no to są za mocne słowa,
słowa, ja bardzo przepraszam ciebie, Paweł, i państwa, ale trochę Crimsona może, ale King Crimson, ale to są odwołania do muzyki 70-tych, 80-tych lat, ale na pewno w stylistyce rocka. Oczywiście można by to jeszcze inaczej nagrać, ale to jest projekt autorski, jak już powiedziałem, i staram się wszystko robić od początku z moim zamysłem, ale też nie jestem w stanie niektórych rzeczy przeskoczyć, ponieważ nie wyłożono, załóżmy, 100 tysięcy na nagranie i rób co chcesz i powstanie cudo, które sobie gdzieś tam wymyśliłeś. Też miałem pewne ograniczenia finansowe, studyjne i powstała taka płyta, która w danym momencie, no, mogłem taką nagrać. Mhm. A kto na niej zagrał? Zagrali na niej moi koledzy z Half-Light. Zagrał Krzysiek Marciniak, nagrał wszystkie gitary, wszystkie solówki i zagrał też Piotrek Skrzypczyk, który zaprogramował części perkusyjne, dlatego tutaj mówię o tym, że można by było jeszcze inaczej nagrać, ale perkusja jest zaprogramowana. On jest też doskonałym basistą w sensie mentalnym. Piotr, no, jest geniuszem do wymyślania linii basowych. Wszystko to, co jest tam zawarte w basie, to jest też Piotra. Współaranżowaliśmy te utwory, ponieważ ja tutaj sugerowałem chłopakom, jak ma utwór wyglądać, ale ich osobowość też zostawiła duże piętno na tej płycie, a że znamy się już doskonale, bo już 10 lat jako czynni koledzy z zespołu Half-Light, to było mi o wiele łatwiej, by powiedzieć tak, 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 i na drugi dzień akurat tak miałem nagrane, jak sobie wymarzyłem. Także płyta tak naprawdę została nagrana w trzyosobowym składzie. Czyli jadąc gdzieś do klubu na koncert, możecie zmienić ciuchy i wyjść na scenę jako Janisz albo jako Half-Light. Nie, nie, tu właśnie tu jest troszeczkę inaczej, bo skład koncertowy jest inny. Dlaczego? Ponieważ Piotrek Skrzypczyk kiedyś się powiedział mi, że on zdecydowanie czuje się osobą, która lubi muzykę elektroniczną i nie czuje do końca rocka, tak? I w tym momencie, no, nie chciałem go męczyć i zapraszać do projektu rockowego, a nie ukrywam, że koncerty to jest dla mnie kanalizacja, no, dzikiej energii. Poprosiłem o współpracę chłopaków, których już też wcześniej znałem, aby stworzyli ze mną taki zespół koncertowy i jeżeli pozwolisz, to wymienię ich nazwiska. To jest Krzysiek Opaliński, basista, no, wspaniały chłopak i świetny muzyk, który swoim spokojem wszystko tak fajnie ogarnia, że ja się czuję bezpieczny w tym układzie. Na bębna gra Łukasz Ferenc, to jest muzyk, który grał w Point of View wcześniej w Toruniu, bardzo, bardzo sprawny perkusista. Na klawiszach przywołałem do swojego składu Waldka Batę, mojego kumpla z Doktora C. Waldka znam bardzo dobrze jako człowieka, jako muzyka i wiedziałem, że w tej konwencji Waldek Bata będzie idealny. Nie odmówił współpracy, także bardzo się cieszę, że na naszym pokładzie jest Waldek Bata. Wspominamy sobie dzięki temu też czasy Doktora C i się robi miło. No i na gitarze Krzysiek Marciniak z Half-Light, właśnie jemu zaproponowałem. Typowa dusza rockowa, także nie było tutaj w ogóle zastanowienia się, czy będzie grał, czy nie. Wyraził akces, chęć i z nami jest Krzysiek. Także ten układ koncertowy jest trochę inny niż studyjny, ale co nie przeszkadza, żeby Piotr do nas dołączył i ściągamy ciuchy. Buty na koturnach. Buty na koturnach, jedziemy, dokładnie. Już padło kilkanaście razy hasło Half-Light. Rozumiem, że zespół cały czas gra, tak, i tworzy. Tak, tak, tak. Half-Light jest cały czas czynnym zespołem. 9 lat bardzo intensywnego grania i komponowania i przyszedł moment na taki odpoczynek. To zaproponował w zeszłym roku Piotrek, że chciałby troszeczkę się wyciszyć i też skoncentrować na swoich elektronicznych rzeczach. Ma taki fajny zespół Endorphin, gdzie naprawdę w trójkę grają niesamowitą elektronikę. A ja akurat ten czas wykorzystałem na komponowanie, nagrywanie swoich projektów. Co nie zmienia faktu, że już w kwietniu przystępujemy do pracy nad piosenkami dla Half-Lightu, ponieważ to jest taki dosyć długi proces u nas, w sensie od wymyślenia do nagrania, także pierwsze, myślę, gotowe utwory będą już na jesieni, a płyta może będzie w 2019 roku, także Half-Light jest cały czas czynny, nie jest to zespół, który jest odstawiony gdzieś teraz na boczny tor, ale dajemy sobie troszeczkę, no, odpocząć od siebie, to na pewno. Wróciłbym do tego Stainless, bo rzeczywiście, jeśli Darek Kowalski zastanawia się, czy wydać jako HRPP Records, to jeśli ta płyta wyjdzie, to może jakiś taki reunion? Reunion to nawet był planowany bez wydania płyty, powiem szczerze. 2 lata temu akurat spotkaliśmy się zupełnie rzeczywiście przypadkowo w Pameli, na koncercie Popowej Kuli Jarka Szajerskiego, który był basistą Stainless. Przyszedł Piotrek Wituszyński, Andrzej Tyloch, Sławek Kosiński. Jarek grał akurat na scenie i wszedłem ja. I tak sobie po jednym
tym drugim piwie stwierdziliśmy, chłopaki, żyjemy. Jeszcze. Jeszcze żyjemy. Mamy się dobrze, jesteśmy czynnymi muzykami, bo każdy bierze udział w swoich muzycznych przygodach dalej. I stwierdziliśmy, że nagramy singla, który zostanie wydany tam w necie, na Spotify'u czy gdziekolwiek. Andrzej Tyloch już porobił pewne riffy, które nam zaproponował i ten pomysł cały czas jest w zawieszeniu, ale myślę, że przyjdzie na ten czas realizacji tego pomysłu pora i zrobimy takiego singla po 20 latach. Także to będzie ciekawe doświadczenie, a przy tym jest świetna zabawa, bo jesteśmy kumplami, te znajomości z lat młodzieńczych są najsilniejsze i jak się spotykamy, to tak jakby się czas zatrzymał i wszystko wraca, tak jakbyśmy byli w 96 roku, 5. Także to jest świetne uczucie. A myślę sobie też, że jeżeli Darek by dokonał tego dzieła i wydał, to przygotowalibyśmy taki secik 10-utworowy dla Stainless, żeby zagrać przy promowaniu tej płyty i byśmy się nieźle pobawili też przy okazji, chociaż ja mam wielkie obawy, bo już tak wysoko nie śpiewam. Obniżycie strój. Będziemy musieli obniżyć strój, tak, dokładnie. Zrobimy chyba przearanżowanie, co nie zmienia faktu, że trzeba będzie to wyzwanie podjąć. No i włosy zapuścić. No to koniecznie, bo wszystkim już spadły. Wróćmy teraz do twojego solowego projektu, bo płyta jest gotowa. Tak. Jest na twardym dysku po prostu. Tak, dokładnie. I teraz po prostu zbierasz pieniądze, żeby ją wydać. Tak, tak. Tak jak powiedziałem, jest to projekt autorski i też może to jest szaleństwo, ale chciałbym ją wydać też sam. Ponieważ no, mam doświadczenia z firmami. One nie są złe, te doświadczenia z firmami, ale wiem też, że wymagają dużej takiej elastyczności, że tak powiem. Nie wszystko to, co byśmy chcieli robić, było gdzieś tam robione, ale to nie są żadne zarzuty, bo z MJM-em, gdzie mieliśmy kontrakt podpisany, współpracowało nam się bardzo dobrze i bardzo pozdrawiam pana Andrzeja Wojciechowskiego, bo to naprawdę super człowiek, który pomógł i wydawał Half-Light i Witaminę wcześniej, także wielkie ukłony dla niego, a tutaj chciałbym właśnie też być wydawcą, że tak powiem, współwydawcą tego autorskiego materiału, no i oczywiście zbieram pieniądze na to, ponieważ jest to pewien koszt, którego ja nie przeskoczę sam, tak? Dlatego oddałem się pierwszy raz w ramiona tak zwanego crowdfundingu, gdzie jest to bardzo teraz popularne, gdzie słuchacze, fani czy przyjaciele wpłacają różne kwoty pieniędzy na wydawnictwo i dzięki temu oni dostają tak zwane nagrody, gdzie od załóżmy 5 zł do 100 można sobie gdzieś tam wpłacać i otrzymywać pewne tak zwane nagrody. Moim zdaniem takim fajnym pomysłem jest to, że osoba, która wpłaci pewną kwotę pieniędzy, jej nazwisko czy pseudonim od tego, co będzie chciała, znajdzie się na okładce płyty. To jest już też działanie gdzieś na zachodzie było robione. Zespoły. W Polsce też już się zdarzało. W Polsce też. Ja to raz też wykorzystałem z Half-Lightem, nagrywając płytę Nowe Orientacje, gdzie osoby, które zrobiły tak zwany preorder, zaufały nam, wpłaciły i ich nazwiska pojawiły się na okładce i wiem, że dzisiaj jest to dla nich fajna pamiątka, bo jak się spotykam na Dniu Białej Flagi, to cały czas o tym mówią, także jest to też dla ludzi wydarzenie i tutaj proponuję ten sam, że tak powiem, wariant pamiątkowy czy taki współudział, gdzie na przyszłość ludzie no, po latach zobaczą, tak, byłem mecenasem tej płyty, jest tu moje nazwisko, też może być fajny prezent, bo można komuś sprezentować płytę z nazwiskiem tej osoby, która no, zafundowała tę nagrodę. Nie? Ta cała akcja crowdfundingowa jest na portalu, na platformie Wspieram to. Jeżeli Państwo wpiszecie Wspieram to, ukośnik Janisz, to wyjdzie strona właśnie z moją ofertą, także zapraszam do zaglądania. Tam jest teledysk też do najnowszego, znaczy no, teledysk, wideoliryk bym powiedział, do najnowszego właśnie utworu Wiosenna Alergia. Można przeczytać o co tam chodzi w tym wszystkim.